universal language, the dance, to advance, the art, the graffiti, the MCing, the DJing, b-boy, break, break on the break, motivate, innovate, you can duplicate, but you can never, 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 ever, ever. Okay, 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 my name is b-boy Greco. My crew is Polski Flavor, and we officially want to welcome you guys, all of you, at the next edition of Catch the Flavor Camp. Make some noise, please! Będzie odcinek na Catch the Flavor od Break Camp. Dzisiejszy odcinek będzie inny niż wszystkie. Wyjątkowy dla mnie, bo to jest kolejne marzenie zapisane do mojego życiorysu, że tak powiem. Okej, understand. Znajdujemy się w Krakowie na Catch the Flavor Breaking Camp. Mnóstwo zajawy. Mega zajawa, mega ludzie. Naprawdę przyjechałem tutaj nikogo nie znając. I okazało się, że wcale nie muszę tu nikogo znać. Bo tak czy siak, każdy się do siebie odzywa, traktuje siebie jak brata i siostrę. Także wszystko jest na pełnym ludzie. Najlepsze, co może być, połączyć swoje marzenia z wakacjami, z dostępem do wiedzy, z wszystkim tak naprawdę. Z doświadczeniem, z zabawą, z miłością do tego, co się kocha. Bomba. Nie wiem, jak to się dzieje, że jest około godziny 12. A my wszyscy mamy tutaj taką pozytywną energię. To jest niesamowite, co tyle ludzi może, że tyle ludzi może wytworzyć tyle zajebistej, pozytywnej, nakręcającej zajawki. Pod wrażeniem. Ja już trenuję tutaj 4 godzinę, a dalej mam energię. A ten znowu z tą kamerą. Bolą mnie mięśnie, boli mnie całe ciało, kręgosłup i tak chodzę uśmiechnięty. To jest właśnie to, że to jest taki przyjemny ból. Wiesz, że zrobiłeś dobrą robotę. Ja lubię robić dobrą robotę. Wieczorem idziemy na chill dance, na panel dyskusyjny. Każdy będzie miał tam okazję wypowiedzieć się, zadać jakieś konkretne pytanie, podyskutować na temat, nie wiem, chociażby kontestów w Polsce, na świecie, na temat sędziowania, na temat co jest ksero, co nie jest ksero. Kiedy można coś nazwać, że ktoś kogoś kopiuje, a kiedy nie, gdzie jest ta granica? Jestem mało entuzjastyczny teraz, ale
To normalne, mając 4 treningi dziennie, jestem już nie do życia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zaskakujący to jest. Bolą mnie mięśnie, boli mnie całe ciało. Tu, szyja. Ale tak mimo wszystko chcę się tańczyć. Czy chce się, to w zasadzie polemizowałbym, bo ciało mówi nie, ale sam klimat, który tutaj jest i w ogóle ci ludzie, no to ja się grzechnie zatańczę, skoro już tu jestem, wiem po co tu jestem i może jest ciężko, to lecę ze wszystkimi. Ja do tej pory opuściłem tylko jeden trening wczoraj z Janem, ale no już po prostu wykitowałem, już nie dałem rady. Każdy ma jakąś tam pewną swoją granicę, tak? I no i po prostu wie, kiedy może, kiedy nie może. Ja już wczoraj po prostu miałem taką granicę, że już wolałem wyjść, po prostu bym wykitował. Normalnie wymiotowałbym tam przy wszystkich i wtedy dopiero byłby przypał. Tak czy siak, mimo wszystko tego, że boli mnie całe ciało i muszę wstawać wcześniej rano i praktycznie tego czasu wolnego jest mało, cały czas jest dance, to nie żałuję. Ja wiem, że jutro będzie jeszcze gorzej, dzisiaj mamy wtorek, w czwartek będzie już masakra, ale i tak będę chodził na każde zajęcia, nawet jeżeli nie będę ćwiczył, to będę chodził na każde i się uczył wnioskowo i tak dalej. No i idziemy na kolejny, czwarty już dzisiaj trening. Godziny na godzinę jest coraz ciężej. Idę się wybrać na masaż, bo bez tego nie dam rady.